Cześć, tutaj Mangetsu i długo czekać nie musieliśmy, bo niecałe 3 miesiące po drugim ukazał się trzeci sezon The Cuphead Show, czyli Filusia i Kubusia. Wydaje mi się, że z jednej strony dostaliśmy to, czego się spodziewaliśmy, z drugiej jednak wkrada się powoli monotonia, a na całej kreskówce daje po sobie poznać już brak nieco bardziej przemyślanych fabularnych zawijasów. Tak trafiamy do recenzji trzeciego sezonu Cupheada, która również będzie zawierać spoilery, dlatego zalecam obejrzenie tego filmu dopiero po seansie. Co do odcinków, to może i tym razem jest ich mniej, bo 11, ale za to dostaliśmy dwa przekraczające 20 minut i jeden, który trwał aż pół godziny. Nie jest to w żadnym wypadku zły zabieg, bo niektórym odcinkom taki czas trwania pozwala rozwinąć skrzydła, ale niestety w tym przypadku najdłuższy jest odcinek świąteczny, który nie wywołał u mnie pozytywnych emocji, przez długość nawet mnie męczył, a jego fabuła i postacie sprawiały, że nie czułem się, jakbym oglądał Cupheada, a w sumie jakąkolwiek kreskówkę. Brakowało mi takich elementów typowo cupheadowych. To, co wypada dosyć ciekawie, to łączenie się niektórych odcinków. Nie mówię tu tylko o domknięciu cliffhangera z ostatniego sezonu w postaci uratowania Magmana, ale na przykład trzy ostatnie odcinki dość płynnie przedstawiają losy Chalice, nawet te dwa świąteczne odcinki jakoś łączą się ze sobą. Jeśli chodzi o fabułę, to tym razem w moim odczuciu jest wyjątkowo biednie. Odcinki nie zostawiły mnie z jakimiś przemyśleniami czy satysfakcją, wręcz po tygodniu zapomniałem, o czym w ogóle były. Na potrzeby recenzji oczywiście przyjrzałem się im jeszcze raz, ale wydaje mi się, że to też pokazuje, jak bardzo wtórne to wszystko się staje do odklepania i zapomnienia. Co takiego dostaliśmy? Są przepychanki między diabłem a kubeczkami, żarty skierowane tylko do młodszej widowni, odcinki świąteczne, skoro idą święta, dość dobre odcinki z czarką i parę zapychaczy. Zauważyłem, że z jakiegoś powodu The Cuphead Show nie lubi wprowadzać postaci znanych z gry, a zamiast tego tworzy swoich niekoniecznie ciekawych bohaterów, na których potem dużo bazuje. W pierwszym sezonie znienawidziłem odcinek z dzieckiem butelką, a teraz mamy wielki comeback tej postaci i to też w drugim odcinku, w którym cała komedia skupia się na strachu kubeczków przed wpuszczeniem do swojego domu tego potwora. Nie wiem jak wy, ale ja liczyłem na coś, co bardziej rozwija uniwersum, które tak bardzo pokochałem. Liczyliście może na jakieś nowe postacie z gry? Ha, no to takiego wała! Jedyny, kto się pojawił tym razem, to aktoreczka Sally, czy może tak jak ją przetłumaczyli, Salomea Spektakl. I tego nie rozumiem, jest tyle ekscytujących postaci, o których można by było napisać dobrą historię czy komediowy odcinek. Nie wiem, czy twórcy zostawiają je sobie na później, czy może nie mają pomysłu, ale jest to dla mnie zdecydowanie najsłabsza część tego sezonu. Aktoreczka, która dostała parę sekund w poprzednim sezonie, tutaj dostała odcinek, który niestety trochę mnie zawiódł, bo choć porusza temat teatru i pokazuje trochę ten klimat, tak nie poświęcono dostatecznej uwagi Sally, by pokazać jej charakter, a zamiast tego odcinek skupia się na diable. I to dosyć denerwuje mnie w tym sezonie. Diabła jest aż za dużo i to w najgorszym możliwym wydaniu, bo głupkowatym. I czuję, jak z sezonu na sezon psuje mi się odbiór tej postaci. W większości wypadków robił za idiotę odcinka. Oczywiście było parę wyjątków, które mi się podobały, ale mało kiedy czułem się faktycznie wciągnięty w odcinek, w którym się on pojawiał. No wybaczcie, no ale diabeł, który udaje kota, bo tak został odebrany przez dziadka dzbana, czy diabeł w przebraniu Mikołaja, dawały mi pokaźnie do zrozumienia, że dorosły widz powoli nie ma tutaj czego szukać. Dobrze, że nieco więcej poświęcono czasu King Dice'owi, sporadycznie pojawiały się też żabki, ale żal mi było, że właściwie nie pojawił się żaden nowy przeciwnik z gry. To, co mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, to wystąpienia Chalice. Wręcz dla mnie jest to jedyna rzecz, która ratuje fabularnie ten sezon. Dowiedzieliśmy się nie tylko, jak wyglądało dzieciństwo czarki i jak rozkwitła jej pasja do tańca, ale też w jaki sposób stała się duchem oraz o jej kontrakcie z diabłem. O tym jeszcze mam parę słów do powiedzenia, ale to na koniec. Niestety tym razem zauważyłem coś niepokojącego. Podczas seansu towarzyszyło mi wrażenie, że kreskówkowy świat Cupheada w tym sezonie się niesamowicie skurczył. Od początku serialu jednym z miejsc akcji jest duże miasto, w którym zawsze roiło się od postaci drugoplanowych. W tym sezonie natomiast widzimy ciągle te same 5-10 postaci, zazwyczaj słonia, kota, miska, żółwika czy Sally. Tak jakby w tym mieście, świecie, okolicach nie było nikogo innego. Najbardziej raziło mnie to wtedy, gdy całe miasto zostało zniszczone, a diabeł na konkurs tańca przeteleportował mieszkańców na trybuny. Z tym, że było ich śmiesznie mało. Przez to się trochę boję, czy zostanie kiedyś prowadzony ktoś nowy. Filuś i Kubuś momentami przez to wieje pustką. Mimo bardzo ładnego otoczenia, wątek postaci drugoplanowych sprawia, że czujemy się trochę klaustrofobicznie i niestety pozbawia nas fikcyjnego uczucia, że ten świat żyje bez nas. A szkoda. Może teraz parę słów o animacji i muzyce. The Cuphead Show od początku bał się iść na całość, jeśli chodzi o animację,
i narzekałem o tym już w ostatniej recenzji. Tym razem jednak było parę takich momentów, które dały mi choć ułamek tego, co chciałem zawsze zobaczyć. W pierwszym odcinku, mimo całej nieporadności diabła, sposób, w jaki zmienia swoje kształty i przemienia się w olbrzymią wersję siebie, dał mi odrobinę tego poczucia walki z bossem, znanego z gry. Podobne uczucie towarzyszyło mi w pojedynku tańca, Chalice i diabła. Sam pomysł może i jest infantylny, ale dzięki prześwietnej muzyce zrobiła się atmosfera pojedynku przypominającego grę. To mi się podobało. A żeby nie było tak kolorowo, trochę się przyczepię do tego, że męczyły mnie stare nadużywane wszędzie efekty dźwiękowe. Nie wiem, czy to też zauważyliście, ale ujmowały one trochę tego profesjonalizmu. Jakiś tam alleluja i nie tylko. Na koniec mojego wywodu chciałem wrócić do pewnej kwestii. Otóż przy odcinkach z Chalice zaczęła mnie zastanawiać znowu pewna rzecz. Czy gra łączy się z serialem? Od początku istnieje przeświadczenie, że to zupełnie inny świat, prosperujący oddzielnie od gry, ale czy na pewno? Ja na przykład wciąż się łudzę, że jakoś się to wszystko łączy i że na siłę dałoby się wszystko wytłumaczyć. Wspominałem o kontrakcie diabła z Chalice i szczerze powiedziawszy cały czas czekałem na moment, w którym nasza bohaterka nie będzie chciała zdradzić kubków i przez to stanie się duchem na zawsze. Niestety to nie nastąpiło, ale nie zdziwiłbym się, gdyby w jakichś okolicznościach stała się swoim dojrzalszym duchem, którego widzieliśmy w grze i który może właśnie z tego powodu przedstawia się swoim starym przyjaciołom. Nie wiem jak wam, ale mi przedstawianie się komuś, kogo znamy bardzo dobrze, jest dziwne. Serial standardowo kończy się czymś, co wzbudza emocje, a mianowicie diabeł wreszcie zdecydował się zbudować kasyno, które doskonale znamy z gry, to w nim kubeczki tracą duszę i tam potem walczą z królem Kostkiem. Jeśli chodzi o nawiązania do gry, to jest tego naprawdę niewiele. W drugim odcinku Cuphead wspomina o potworach, które strzelają z palców, co jest oczywistym nawiązaniem do jego sposobu zadawania obrażeń w grze. W ósmym odcinku pojawia się kukiełka Magmana, a my już widzieliśmy dość podobną podczas walki z Jeanem. Gdy Sally występuje na drugim planie, zazwyczaj towarzyszy jej pan młody, którego widzimy w grze i jest dość znaczącym elementem fabuły walki z Sally. Na koniec serialu diabeł otwiera kasyno, dokładnie takie samo jak w grze, ale o tym już sobie powiedzieliśmy. Filuś i Kubuś robią się coraz gorsi, przynajmniej dla dojrzalszego odbiorcy. Zanim się na mnie ktoś rzuci argumentując, że przecież kreskówki są dla dzieci, to wierzcie mi, że nawet kreskówkę da się prowadzić tak, by była atrakcyjna dla młodego i starszego widza. Tutaj niestety wszystko idzie w stronę zawężania odbiorców do tych najmłodszych. Sezon trzeci był dość słaby, pełen oklepanego humoru i nic nie wniósł, z jednym wyjątkiem, którym są losy Czarki, tak to mój mózg sam zdążył wykasować z pamięci resztę odcinków. Nie odbierzcie mnie źle, wierzę, że dzieci i nastolatki pokochają ten serial, odcinki szybko lecą i są w porządku do puszczenia sobie przy jedzeniu, ale tym razem wyjątkowo trudno mi się tu szuka treści dla siebie i bardzo brakuje mi tych mrugnięć okiem do wielbicieli gry. Za ten sezon dałbym takie 5 na 10, skraca się do 1/2 i mam nadzieję, że ten sezon miał na celu być jedynie okazją do wzięcia oddechu przed czymś bardziej atrakcyjnym i niesamowitym w następnym sezonie, który na pewno sprawdzę. To by było na tyle ode mnie, dajcie mi proszę znać, co sądzicie o tym sezonie. Trzymajcie się i niech Cuphead będzie z wami.